Rada dla bramkarza Wisły, wcinki nie będzie raczej na pewno, jeżeli byłby karny. Cześć, witajcie na kanale Piłka dla Wszystkich, na którym podpowiadamy Wam, jak podnosić swoje piłkarskie umiejętności. Dzisiaj mamy dla Was odcinek o strzelaniu rzutów karnych, a towarzyszą nam piłkarze KGHM Zagłębia Lubin, Filip Starzyński i Kacper Bieszczad. Cześć. Cześć. Filip, co jak co, ale rzut karny to jest ta umiejętność, którą każdy może doprowadzić do perfekcji. Jak to wyglądało u Ciebie? Jak długo trenowałeś? Z jaką częstotliwością? I co byś doradził naszym widzom? Jak często powinni trenować rzuty karne? Po każdym treningu. Najlepiej. Ja może nie po każdym zostaję, ale zawsze jakiś tam trening, jeden czy dwa w tygodniu karne wykonuję, bo to jest umiejętność, którą można doprowadzić praktycznie do perfekcji. Myślę, że najlepiej będzie, jak pokażemy to w praktyce. Jak to robi Filip Starzyński, za chwilę się o tym przekonamy. Tylko Bieszczu na 100%, nie? No, żeby nie było później. To chyba tak jest, że perfekcyjnie uderzony, to bramkarz nie ma szans. Zależy, czy bramkarz wyczuje wcześniej po prostu intencję. Jeżeli rzuci się wcześniej, no to nawet przy bardzo dobrze uderzonym karnym można po prostu nie strzelić. No mi też się to zdarzyło w meczu z Lechem czy w meczu z Górnikiem. Wydaje mi się, że uderzyłem po prostu dobrze, tylko bramkarze wyczuli po prostu ruch, w który uderzyłem. Wiem, że w eliminacjach Ligi Europy ten trzeci twój niestrzelony karny w zawodowej karierze, tam mówiłeś, że strzeliłeś dokładnie tak, jak nie powinieneś. To co tam nie zagrało? Sam jakby szał, sama trajektoria i siła była dobra, tylko po prostu nie spojrzałem do końca na bramkarza. Może gdybym zobaczył, że się rzuca, to bym postarał się strzelić drugi ruch. Wydaje mi się, że w ogóle on dzisiaj byłby powtórzony, bo tam bramkarz obiema nogami wyszedł przed linię jeszcze przed tym, jak ty uderzyłeś piłkę. Więc... Zmieniło się to w ostatnich latach. Wydaje mi się, że na niekorzyść dla bramkarzy. A czy ty wtedy coś zmieniłeś w swoim wykonywaniu rzutów karnych? Taka się zrobiła moda teraz, że dużo tak zawodników jakby coraz wolniej nabiega i czekają. Nie, ja nie zmieniłem. Tak jak się nauczyłem kiedyś strzelać karne, po prostu tak strzelam do tej pory. Steinborst to ci w ogóle pokazywał, nie? Tak. Też widziałem z nim rozmowę, że on wiedział, że ty się nie mylisz. Z kolei on nigdy nie bronił karnych. Nigdy mu się nie udawało. I mówi, że musiał cię jakoś sprowokować. To działało wtedy na ciebie? Podczas karnego wydawało mi się, że nie działa, ale gdzieś po fakcie może miało wpływ. No to były derby i podobnie jak z tym strzałem w Lidze Europy, nie spojrzałem na niego. Dobrze wyczuł moje intencje i obronił. Ty od kiedy się pojawiłeś w Ekstraklasie, czyli sezon 2012-13, to w każdym sezonie co najmniej jednego gola z jedenastki strzeliłeś. Tak, jak wchodziłem do drużyny, to Marek Zieńczuk był wyznaczony do rzutów karnych, ale nie było go kilka kolejek ze względu na kontuzję i wtedy ja podchodziłem. No i tak już zostało. On jakby oddał mi te karne, no za co mogę być mu tylko wdzięczny, bo dzięki temu mam dużo więcej goli w Ekstraklasie. Nie starasz się, Bieszczu. Ja staram się nie kombinować. Uważam, że najlepsza jest jakby prostota. To jest super rada. No, w tej prostocie tkwi tajemnica twojego sukcesu. Nie wiem, czy wiesz, czy zdajesz sobie sprawę, że jesteś najskuteczniejszym strzelcem jedenastek w najnowszej historii Ekstraklasy. W XXI wieku jakiś czas temu przegoniłeś Marcina Robaka. No, nie wiedziałem, no bardzo mi miło. Nie analizuję, jak się bramkarze rzucają, ani w którą stronę, bo to jakby w meczu zawsze są emocje, trochę stres dochodzi. Nie przejmuję się tym, jeżeli mi nie wyjdzie, bo nie ma chyba takiego zawodnika na świecie, który by miał 100% skuteczności. Mówisz, że analiza bramkarza nie, no to co jest dalej? Ustawiasz piłkę na wapnie, na bieg, wzrok, gdzie kierujesz? Opowiedz nam o tym, rozbierzmy to na czynniki pierwsze. Staram się uspokoić i w momencie uderzenia, patrzeć po prostu, w którą stronę bramkarz zrobi ruch. No,
jak nie zrobi ruchu, a czasami też tak jest, to po prostu mam obrany róg przed karnym i tam uderzam. Uzależniasz to od czegoś, czy to jest taka nie, loteria? To jest rzut monetą. Loterią, tak. Z tego, co jak mi się wydaje, więcej bramek strzeliłem w swój prawy, czyli w bramkarza lewy, ale to jakby nie jest regułą. Brawo, bierz. Ale za mocno poszedłeś w prawo, nie? Widzisz? A to o czym mówiłeś. Tak. No. Wcinki to nie. Wcinki nie. 26 lipca, Wisła Kraków i zobaczymy, czy nie będzie wcinki. Nie, to jest rada. Bramkarz Wisły obejrzy. Rada dla bramkarza Wisły. Wcinki nie będzie raczej na pewno, jeżeli byłby karny. Nie możesz mi wierzyć. Ziemia, góra. Też bez większego znaczenia dla ciebie? Bez znaczenia, ale staram się ziemią bardziej uderzać, bo no górą można łatwo przenieść po prostu. Łatwiej jest przenieść nad poprzeczką. Powiedz nam jeszcze trochę o zachowaniu już po samym strzale, bo w tym przypadku to rzadkość, ale zdarzy się, że bramkarz obroni strzał i piłka gdzieś tam wraca i można ją dobić. Ty idziesz gdzieś, czy zostajesz tu w miejscu? Jaka jest twoja rada? Zostaję w miejscu, ale przed karnym nie zakładam, że nie strzelę. Te, które najbardziej pamiętasz, to mówiłeś, to są te niestrzelone. A masz takie strzelone, które najlepiej pamiętasz? Na pewno pamiętam, to był chyba mój pierwszy karny na poziomie seniorskim, tak przynajmniej mi się wydaje, albo najbardziej mi utkwił na Legii Warszawa w Pucharze Polski, jak strzelałem na żylete. Wojtek Skaba był tym pierwszym bramkarzem w twojej seniorskiej karierze. A pierwszym, który cię obronił, był Steinbors, 2014 rok. W tym samym roku, 2014, czego widzowie mogą nie wiedzieć, strzeliłeś też gola Martinowi Dubravce, czyli obecnemu bramkarzowi reprezentacji Słowacji i Newcastle United, któremu gola ostatnio nie strzelił nawet Alvaro Morata. Strzelanie karnych na Euro, a w lidze jakby to są... To są dwie różne rzeczy. Nas oglądający zawodnicy nawet klasy B, klasy A, czyli 7-8 poziom rozgrywkowy, też czują pewnie jakąś presję podchodząc do 11. No tak, zawsze jest, bo to jednak jest taki wyizolowany trochę moment meczu i wszyscy gdzieś cię obserwują, ale myślę, że tak, że na Euro ogląda to zdecydowanie więcej ludzi i stres jest na pewno nieporównywalnie większy. To ja trzymam kciuki, mam nadzieję, że ty też będziesz trzymał kciuki za to, żeby któryś z naszych widzów kiedyś miał okazję strzelić gola na Euro. Jasne, i żeby zastosował te twoje wskazówki, które tobie przynoszą tak często powodzenie. Czy ty sobie liczysz na przykład kroki, czy to jest mniej więcej? Będzie gdzieś około 5-6, ale to wychodzi jakby naturalnie. Najważniejszą rzeczą jest to, że patrzę na bramkarza do końca. Brawo, bierz. A czy ty czujesz różnicę między strzelaniem karnego w 5 minucie meczu, a w ostatnim kwadransie, kiedy wynik jest na styku? Jak się nie strzeli karnego na początku meczu, to jeszcze jest dużo czasu, żeby nadgonić wynik, czy strzelić bramkę. A im bliżej końca tych sytuacji zawsze jest mniej i też jest więcej stresu po prostu. Dobry trening będziesz miał. A pozostając w strefie mentalnej i cofając się, no niestety muszę podłubać w tych trzech niestrzelonych. Długo człowiek się musi uporać z tymi negatywnymi myślami? Od razu po meczu było ciężko, bo jakby pierwszy karny niestrzelony, to wiedziałem, że gdzieś tam goniliśmy wyniki, to była nasza szansa na odrobienie. Natomiast wtedy starsi koledzy po prostu mi pomogli i powiedzieli, żebym się nie przejmował, bo jakby to jest tylko karne i każdemu może się zdarzyć nie strzelić. No, do następnego karnego też trener wyznaczył mnie, także to była fajna taka wiara we mnie i gdzieś tam mocno mnie wspierali i to na pewno pomogło. I zauważyłem, że tutaj jak wytrawny żużlowiec, nie wiem, szukałeś przyczepności. O co chodzi z tym kawałkiem trawy, której tak naprawdę już nie ma? No już jest wyryte po prostu, żeby się nie poślizgnąć i... Okej, czyli to jest faktycznie jest szukanie przyczepności. No chyba tak. No to teraz już wiecie, jak strzelać rzuty karne. Panowie, dziękuję wam bardzo za pomoc, a z wami widzimy się w kolejną środę o 17. Do zobaczenia.